A to jest mój pies Benio, który jest mega słodziakiem i wszyscy się w nim od razu zakochują, bo jest taki puchaty. Pięknie. Witajcie w czwartym odcinku, w którym pokażę Wam, jak zrobić bardzo prosto animację. Brzmi to skomplikowanie. Znowu poradzimy sobie naprawdę w ledwie kilka minut. Przy okazji chciałam Wam pokazać, bo użyjemy apki Procreate. Dodatkowo weźmiemy psa inspiracji z apki Unsplash. To jest strona, którą możliwe, że znacie. Bank darmowych zdjęć, który ma bardzo dużo fajnych, profesjonalnie zrobionych zdjęć. No ja tutaj wpisałam psa, żeby wziąć jakiegoś psa inspiracji, którego zanimujemy. Może takiego. Okej. Użyjemy takiego włochacza. I do animacji przyda się apka, która jest darmowa. Flipaclip. Super prosta. Naprawdę super prosta. Kiedy ją zainstalujecie, najpierw jest wideo, które pokazuje krok po kroku, jak się tym zająć, ale ja też zaraz Was przeprowadzę przez ten proces. Okej, dodajemy nowy projekt. Nazwijmy tego psa Perełka. Okej, tło zrobimy bez koloru. Wysoka jakość, można nawet ładować go na YouTube'a. Znowu mamy kilka, jak widzicie, tak jak pokazywałam w Procreate, zrobienie GIF-a. Tutaj będzie trochę podobne narzędzie. Znowu mamy tutaj kadry, ramki. I zaczniemy od rysowania naszego włochacza. Nie wiem, czy go pamiętam dobrze, no ale... Oczywiście nie musicie robić tego samego. Nie musicie koniecznie rysować pupila swojego, ale... To jest naprawdę satysfakcjonujące, mówię Wam, jak zobaczycie, jak łatwo się to robi. Okej, mamy naszego włochacza. Pierwszy kadr. I bardzo prosta animacja. Sprawimy, że będą mu latać uszy. W tym celu wchodzimy na drugi obrazek. Jak widzicie, fajnie jest rysować. Łatwo się rysuje po tej linii, która się nam wyświetla. Ale... Znowu gest, dwa palce, ale cofniemy się, bo szybszym sposobem będzie po prostu skopiowanie samej głowy. O. I będziemy dorysowywać tylko uszy. O, uszy już zaczynają się ruszać. Tu to samo. O. Zaczynają latać. Mój Boże, niech ktoś zatrzyma tego psa, bo nam odleci. Jak widzicie, to jest mega proste. Szczególnie jeżeli można rysować penem. Super wygodne. I ostatni może. Zobaczmy, jak to wygląda. O! Czy to nie jest mega słodkie? Jeżeli to nie jest dla Ciebie słodkie, to albo nie lubisz psów, albo coś jest z Tobą nie tak. Teraz wystarczy, że zapiszemy nasz film. Oczywiście, jak widzicie, można tutaj zrobić ustawienia, żeby ruszało się wszystko wolniej albo szybciej. Zasejwujemy. Zaraz chwilkę muszę. Make movie. Jest perełka, MP4. Zasejwujemy. I możemy użyć tego na naszych social mediach. Na przykład. Jest perła. Oczywiście możecie animować też na przykład coś odrysowanego ze zdjęcia, kuleczkę, cokolwiek. To bardzo proste i bardzo przyjemne, a przy penie i flipaclipie też super przyjemne.
to były już wszystkie triki, które przygotowałam dla Was na naszym kursie rysowania z iPadem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że też odnajdziecie się fajnie w rysowaniu tym penem. Na pewno. Było mi bardzo miło Was gościć u siebie w domu. Do zobaczenia. Cześć!